Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Określenie Syn Człowieczy użyte dzisiaj w Ewangelii przez Jezusa jest jednym z tytułów mesjańskich. Używany przez starotestamentalnych proroków, a szczególnie ulubione przez proroka Daniela, który opisuje wizję przyszłego Mesjasza, zasiadającego na tronie i wyglądającego niby Syn Człowieczy. Tym odwiecznym Bogiem, który upodobnił się do człowieka, przyjmując na siebie ludzką substancję, jest właśnie Jezus Chrystus. On to jest Panem Szabatu. Szabat został ustanowiony przez Boga na początku stworzenia. Kiedy Bóg ukształtował człowieka na swój obraz i podobieństwo, nazajutrz, siódmego dnia, Bóg uświęcił ten dzień własnym odpoczynkiem. Szabat ma jeszcze jedno znaczenie, eschatologiczne. To ostatni dzień, dzień, który następuje po stworzeniu, dzień, który nie ma końca. Kiedy Izraelici otrzymali od Boga prawo, wśród przykazań dekalogu znalazło się również i to: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Każdy nasz chrześcijański szabat, czyli niedziela, jest dniem przypominającym nam, że stworzeni jesteśmy do wolności dzieci Bożych, do odpoczynku i świętowania dnia wiecznie trwającego w Królestwie Zbawionych. Niedziela przypomina nam o istnieniu wieczności i naszemu powołaniu do udziału w królewskiej uczcie wszystkich świętych w niebie. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Korzystajmy z daru niedzieli jako czasu danego nam na świętowanie, a nie na pracę lub nadrabianie jakichś naszych zaległości z całego tygodnia. Odpoczywajmy, ale świadomi, że to tylko zapowiedź tego odpoczynku, który na nas czeka w niebie.